Informacje na temat posiadanej licencji znajdziemy w zakładce Konfiguracja w menu Ustawienia systemowe – Licencje. Znajdziemy tu informacje na temat elementów składowych posiadanej licencji. Na załączonym przykładzie są to następujące elementy składowe. Po prawej stronie każdego z nich znajdziemy datę obowiązywania każdego elementu. W domyślnej konfiguracji, jeśli urządzenie posiada dostęp do internetu, będzie sprawdzało cyklicznie dostępność nowej licencji na serwerach producenta. Dostępność takiej licencji można również sprawdzić ręcznie. Taka czynność jest wykonywana domyślnie raz dziennie, jednak możemy to zmienić na jedną z widocznych opcji. Jeśli urządzenie znajdzie na serwerach producenta nową licencję, zostaniemy o tym fakcie poinformowani, ale już aktywacji takiej licencji musimy dokonać ręcznie, klikając przycisk Aktywuj nową licencję. Możemy to zmienić, wybierając zamiast sposobu domyślnego sposób automatyczny. Wtedy urządzenie w momencie wykrycia nowej licencji automatycznie ją aktywuje. Po kliknięciu Aktywuj nową licencję zostaniemy poinformowani o poprawnym wczytaniu licencji i zniknie komunikat o dostępności nowej licencji. Jeżeli urządzenie nie posiada dostępu do internetu, bądź chcemy taką licencję wgrać samodzielnie, najpierw musimy ją pobrać z portalu MyStormShield.eu. Po zalogowaniu się na ten portal w sekcji Product Management należy wyszukać własne urządzenie i po prawej stronie z sekcji Downloads pobrać License File. Kiedy będziemy już w posiadaniu pliku licencji, wystarczy go wskazać i kliknąć Wczytaj licencję. Zostaniemy poinformowani, że licencja została załadowana. W taki sposób aktualizuje się licencję oraz sprawdza podstawowe informacje na jej temat. Dodatkowo możemy kliknąć w zakładkę Licencja, gdzie będziemy mogli zobaczyć szczegółowe informacje na temat posiadanej licencji oraz do czego mamy dostęp, a do czego nie.